Linia Wizz wprowadza usługę, którą można określić jako bilet miesięczny na latanie, to sześciomiesięczne plany abonamentowe, które pozwolą na podróże zagraniczne za stałą miesięczną opłatą. Na razie Wizz będzie testował takie rozwiązanie na wszystkie loty międzynarodowe w Polsce i krajowe we Włoszech. To będzie świetna ekonomicznie oferta dla osób latających często. To prawie jak bilet okresowy, którego używamy w transporcie publicznym. Warunki szczegółowe zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach. Wtedy dokonamy ogłoszenia i przedstawimy, jak to będzie działać i funkcjonować. Cały duch i pomysł jest skierowany do lojalnych klientów i osób podróżujących często. Z Multipass, bo tak nazywa się oferta przewoźnika, będzie można Korzystać już od maja. Na razie jednak nieznane są ceny i inne szczegóły dotyczące oferty. Wiadomo już natomiast, że multipass będzie można kupić i odnowić pierwszego dnia każdego miesiąca, a polecieć najwcześniej po pięciu dniach. Taka oferta może wpłynąć na ruch pasażerski w katowicach pyżowicach. W przypadku Katowice Airport pierwszy kwartał 2023 roku był rekordowy. Obsłużyliśmy 794 tysiące pasażerów, to aż o 82 tysiące więcej w porównaniu z dotychczas rekordowym pierwszym kwartałem 2018 roku, no i celujemy w tym roku w przekroczenie po raz pierwszy w historii lotniska granicy 5 milionów pasażerów w skali roku. Widzimy, że przewoźnicy także starają się napędzać ten ruch, szukając nowych, atrakcyjnych dla pasażerów rozwiązań. Gdy podróżujący zdecyduje się na Multipass i opłaci abonament, jego konto zasilą specjalne tokeny, które będzie można wymienić na bilety lotnicze.